Cześć, witajcie w kolejnym, drugim już odcinku z serii Uzasadnij, że wykaż, że. Tym razem zrobimy takie zadanie. Uzasadnij, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia danego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia. Ok, zaczynajmy. Czyli mamy tak, 1 września. I musimy się zastanowić, ile dni minie do 1 grudnia, tak? I potem policzyć tak jakby, jaka jest odległość, tak? W kalendarzu, bo tydzień ma 7 dni, tak? Więc optymalnie byłoby, żeby 1 grudnia był dniem względem 1 września, który jest podzielny przez 7, tak? Czyli na przykład wyjdzie nam, przykładowo ja to szacuję szybko, 140, że na przykład wyszłoby nam, że 1 grudnia to jest 140 dzień po 1 września, 140 podzielić na 7 to jest 20 bez reszty, czyli jakby cykl tygodnia się zamknie nam. Ok, zaczynajmy. 1 września nie liczymy. Liczymy, ile dni zostało nam po 1 września, tak? No to 29 dni mamy, powiedzmy, we wrześniu, tak? Dalej. W październiku mamy 31 dni. Czyli nam teraz. W listopadzie mamy 30 dni. I zobaczcie, liczymy jeszcze włącznie ten 1 grudnia jako odległość, tak? Czyli jeden dzień jeszcze liczymy w grudniu. No tak, zobaczcie, jeżeli na przykład dzisiaj powiedzmy mamy 16 i chcielibyśmy, że tak powiem, policzyć odległość, ile jest do jutra, no to liczymy ten dzień jutrzejszy, no nie jako tą odległość. Dobrze, to podsumujmy. Czyli mamy 29 plus 31 to jest 60, tak? 60 plus 30 to jest 90, 90 plus 1 to jest 91. Dobrze, i teraz sprawdźmy, czy 91 jest podzielne przez 7. Po prostu podzielmy. Tak, w 9 jest 1/7. Przepisujemy 1. W 21 są 3/7. Tak, czyli 13, reszty 0. Czyli widzimy, że od 1 września do 1 grudnia, tak, jest dokładnie 13 pełnych cykli tygodnia, czyli 13 tygodni, tak? Bez żadnej reszty 0, tak? Czyli nie mamy tutaj żadnego przesunięcia. Oczywiście nie ma tutaj mowy też o ryzyku roku przestępnego, tak? Bo luty jest na początku roku, a wiemy, że wrzesień i grudzień jest w drugiej połowie, czyli tutaj żaden dzień nam się nie doda. Ok, dziękuję za ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie propozycje zadania typu uzasadnij, że wykaż, że, to też koniecznie napiszcie. Ja chętnie ją przygotuję tutaj jako rozwiązanie. Dziękuję bardzo.